Takiej trasy rowerowej jak ta koło Lidzbarka Warmińskiego jeszcze nie było. I to nie tylko na Warmii i Mazurach, bo to nowatorski pomysł na skalę całego kraju. A i na świecie podobne przykłady można by policzyć na palcach jednej ręki. Przedstawiam pierwszą ścieżkę rowerową, która świeci po zmroku. Ścieżka, która nocą oddaje nagromadzone światło słoneczne, jest już dostępna dla rowerzystów. Zadziwia fakt, że nie potrzebuje ona żadnego dodatkowego zasilania czy źródła energii. Jest samowystarczalna, ekologiczna, a przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo rowerzystów na szlaku do Jeziora Wielochowskiego. Autorem projektu świecącej nawierzchni jest laboratorium TPA w Pruszkowie. Jak innowacyjny pomysł udało się wcielić w życie? Nasze kruszywo znów jest takie, które zastosowaliśmy w Lidzbarku Warmińskim, które bez dodatkowego zasilania oddaje ponad 10 godzin świecenia w nocnego, w ciemnych warunkach. Wykorzystuje się w tej technologii luminofory, to są takie związki chemiczne, które można wyprodukować sztucznie i są producenci w tej chwili już i w Polsce, którzy produkują takie luminofory. Polega na tym, że to jest zastosowane w kruszywie. W ciągu dnia trasa ma kolor niebieski, by jak najlepiej komponować się z mazurskim krajobrazem. Waldemar Królikowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zdradza, skąd wziął się pomysł na emitującą światło ścieżkę rowerową. Wiele różnych rozwiązań próbujemy znaleźć, żeby poprawić bezpieczeństwo. Ten pomysł na tą ścieżkę wziął się przede wszystkim chyba z tego, że troszkę podpatrujemy, co się dzieje na świecie. Takie wzorce takich ścieżek widzieliśmy, rozwiązania takie w Holandii. Ścieżkę, która w przeciwieństwie do tych holenderskich, nie potrzebuje dodatkowego podświetlania, więc nasz pomysł poszedł trochę dalej. Jednak autorzy projektu nie spoczywają na laurach. W planach mają bowiem jeszcze wiele innych śmiałych koncepcji. U nas w Instytucie realizujemy też bardzo podobne projekty. Prace trwają nad tak zwanym asfaltem zapachowym. Nie to, że potrafimy zrobić asfalt, który świeci nocą, albo kolorowi, nie tylko czarny, to jeszcze do tego potrafimy mu nadać zapach, róż, lip, czy jakiś tam, ostatnio wpadliśmy na pomysł, zapach kawy. I choć pomysł pachnącego asfaltu może dziwić, to ten świecący z okolic Lidzbarka Warmińskiego z pewnością poprawi jakość i bezpieczeństwo wieczornych przejażdżek.